A ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Królika, to jest Europa Universalis 4, kampania osmańska. Ostatnio, co my robiliśmy ostatnio? Ostatnio widzę, że całkiem nieźle sobie wbijaliśmy się w Gruzję. Widzę, że chyba jeszcze skorowaliśmy, tak, dopiero korujemy prowincję, więc nie jest najgorzej. Tunis cały czas co od nas Royal Marriage, ja bym chętnie ten sojusz z Tunisem zerwał, tylko najpierw bym zaatakował Mameluku. Problem jest z tym, że mam ogromną agresywną ekspansję i na razie trzeba będzie się troszeczkę wstrzymać z podbojami. Ja oczywiście Mameluków mam sklejmowanych. Tylko w sumie z drugiej strony, wojna z mamelukami będzie trwała naprawdę sporo czasu, więc ja mógłbym w sumie teoretycznie nawet się tutaj troszeczkę pokusić o jakąś taką dłuższą wojnę. W tym czasie agresywna ekspansja by spadła, tylko potrzebuję większych sił, potrzebuję jakiejś kolejnej armii. Mamy duży force limit, a ja nie wykorzystuję go w całości. Stwórzmy sobie jakiś sensowny template. Powiedzmy, że będziemy mieć 3 oddziały kawalerii, może 4 oddziały kawalerii. Powiedzmy 10 regimentów piechoty. 2 regimenty dział, to jest 16. Myślę, że wygląda sensownie. My chyba mamy jakiś boost do kawalerii, nie jestem pewien. Rekrutujcie się w 16 prowincjach, super. Poprosimy raz i więcej nas nie stać, bo nie mamy pieniążków. Okej, dobra, niech będzie. Was poproszę na granicę z... Okej, dobra. No super mam wyczucie czasu. Genialne, genialne. Akurat straciliśmy wszystkie klejmy na Mameluków, które dostaliśmy z tej misji. Zajebiście, więc trzeba robić spy network. Cholera, no. I w tym jest właśnie problem. Cholera, no akurat jak chciałem atakować, wzięły i wszystkie klejmy spadły. No nie wierzę, no naprawdę to trzeba mieć pecha. Trzeba mieć naprawdę dużego pecha. No szkoda, szkoda. Dobra, tak czy siak ich zaatakuję, bo wiem, że Syria ma właśnie, widzę, że ma jakieś klejmy na tych panów. I tak sobie pomyślałem, że skoro Serbia jest taka buntownicza, ona ma ten duży libertyzm głównie dlatego, że im zmieniłem religię na sunni, dlatego tak się buntują. Więc w pierwszej kolejności zaczniemy aneksję Krymu, który mnie nie lubi, więc możemy sobie z nim poprawić relacje, bo on jest do nas lojalny, tylko nas nie lubi, więc to można oczywiście... O, widzę, że nasz następca dostał bardzo fajną zdolność, nam zwiększa produkcję o 10%. Bardzo fajnie, opłacało się zaryzykować z tym eventem, żeby stracić tamtego następcę i zyskać kolejnego, więc naprawdę wyszło to na plus. Tak, poprawiam relację, robię klejmika, super, widzę, że też robię klejmik na, znaczy spy network na Shirwan, ale na razie nas to nie interesuje. Dobra, widzę, że armię się zrekrutowałam. Mamy 4 armie, 16, 10, 17. Spoko, spoko evencik. Tracimy gotówkę, bo... Dlaczego tracimy gotówkę? Możemy przede wszystkim zmniejszyć koszty armii, bo na razie i tak nie zaatakujemy mameluków, bo nas po prostu na razie nie mamy na to klejmiku, więc w tym jest główny problem. Zyskujemy... Klejma na CEO, albo tracimy 1 stabilność. No co to jest za event? Kto normalny brałby w takich wypadkach stratę 1 stabilności, jak możemy zyskać klejma na CEO? CEO to jest chyba to, tak? Tak, to są te wysepki, tylko problem jest z tym, że chyba Genua cały czas jest w cesarstwie, więc jakbyśmy zaatakowali Genuę, to byśmy walczyli z cesarzem. Dobra, super, tu się prowincje skorowały. Pokażcie mapę cesarstwa. Tak, widzę, że północne Włochy cały czas są w Holy Roman Empire, nie było Shadow of the Kingdom. Jak tam cesarstwo się ma? No dobra, mieli pierwszą reformę, do drugiej reformy jest daleko, ale widzę, że następnym cesarzem prawdopodobnie będzie Bohemia. Czyżbyście nie mieli Habsburgów na tronie? Halo, halo? Jak nie mają... Nie macie... Macie! Nie wierzę! Austria ma węgierską dynastię na tronie, niesamowite. A Węgrzy? A Węgrzy mają węgierską. Bo grając z Węgrami ma się taką opcję, że albo się wybiera Habsburga na tron, niejaką niepersonalną, tylko po prostu Habsburga, albo się bierze lokalnego władcę i nie wiem jakim cudem, musisz mieć jakiś royal marriage w jakichś dziwnych okolicznościach. Austria ma węgierską dynastię, więc raczej Austria już nigdy nie będzie cesarzem. To jest ogromny plus dla nas, będziemy mogli się genialnie wbijać cesarstwo, znaczy w Bałkany, cesarstwo to może nie. Dodając na to, że Unia Polsko-Litewska nie istnieje, Polska jest amebą zjadaną przez zakon krzyżacki, no Sandomierz, Sandomir, Warszawa, Warszaw, no to wiele mówi. Poznań. Więc naprawdę będzie... Ta kampania może być zabawna, naprawdę może być zabawna. Co możemy zyskać? Czy ja chcę stracić dukaty? Nie, bo ja przygotowuję się do wojny, chociaż tracąc prestiż przed wojną też nie jest głupie, ale na razie nie chcę brać pożyczki. Teoretycznie moglibyśmy was już atakować. Czy jakbym atakował was, czy Tunis by mi pomógł? Zaraz sprawdzimy. Zrobimy sobie klejmika na tych panów. Widzę, że jakieś bunty też się robią. Czemu nie mogę? Potrzebuję 30... A, ja już mam was wszystkich sklejmowanych? Naprawdę? No was klejmy? Mam widocznie. Gdzie te bunty? Tabarestan, Ardalan. Dobra, możemy obmolować armię. Pytanie, czy będę na minusie? Nie, nie będę. Nie wiem, czemu wtedy byłem na jakimś dziwnym minusie. Ale mniejsza, większa o to. Czy mi Tunis pomoże? Bo Tunis fajnie by odwracał uwagę. Tak, wam pomoże. Okej, co się dzieje? Możemy zmienić sobie konsorta, czyli po prostu żonę naszego kolejnego sułtana na 4-3-5. Ale czy to jest potrzebne? Ona nam zmniejsza koszt technologii o 5%. Znaczy nie zmniejsza, bo to jest tylko zaznaczone, jeśli ona by stała się w trakcie regencji, przejałaby władzę, jakby nam władca, nasz następca byłby niepełnoletni, wtedy ona by dopiero wchodziła. Ale ona jest dobra, no, znaczy no, ta może by była lepsza, ale czy opłaca się zmieniać? Nie, nie, wolę sobie 5 prestiżu zyskać. Okej, wam by pomógł jakiś knight chyba, z tego co zauważyłem. Tak, Knight to jest to małe główienko. Cypr z wami pomoże, bo to jest wasz wasal. I Tunis oczywiście pomoże. Wow, jakieś bunty. No. Gdzie? Mazadara. Gdzie to jest? A tutaj, Boże, zapomniałem, że mam takie odległe prowincje. Dobra, lecicie tam, wbijecie się w nich serdecznie. Moglibyśmy jakieś zrobić state'y. Czy my chcemy robić state'y w tej prowincji? A średnio mi się to opłaca. Widzę, że zginął jeden z naszych szanownych doradców. Jaki mamy dochód? Plus 7. Możemy jakiegoś dwójkowego pana serdecznie tutaj wrzucić. Jak najbardziej. Może tutaj jakiś sensowny state? Nie, no widzę, że to są bardzo słabe prowincje na state'y. Albo ja po prostu takie zabieram. No tu od biedy można by zrobić, więc zróbmy to zawsze jakiś tam większy dochód. A administracyjnych punkciorów mamy dużo. Mamy całkiem niezły przypływ. Widzę, że teraz żądają ziemi. Kto żąda ziemi? Ulmera żąda ziemi. Więc możemy im nadać jakąś ziemię. Powiedzmy, niech będzie to. Dostaliście ziemię, super. Możemy przejść na kolejną technologię militarną, ale ona jest ahead of time o 30%. Właśnie, jak wyglądają mamelukowie na tym tle? My jesteśmy zieloną wyspą, jeżeli chodzi o Ottomanów. Znaczy widzę, że Naples jest tylko bardziej zaawansowany technologicznie i Bohemia. 777, wy macie taką samą militarną, to nie jest dobra wiadomość. Co się dzieje? I znowu ten cholerny event. Tylko pytanie, czy ja chcę zmieniać sobie władcę? Załóżmy, że... Działo się dużo rzeczy, ale niestety... Cholera. No cholera, niedobrze jest teraz, bo tracimy tych następców. To będzie kolejny następca. Oczywiście Duda. Nie wiem, czy któryś się doczeka pełni władzy. Ile ty masz lat właściwie? Ty masz 57 lat, więc nieźle. To jest już twój trzeci następca. No, to będzie problematyczne. To będzie niestety problematyczne, jeżeli o to chodzi. Zmienił się też konsort. Ale niestety tak była. Pokonaliśmy tych buntowników. Dobrze, nie stoimy w jednej prowincji, bo to oczywiście MPR nam spada. Czy ja mogę jeszcze jedną armię? Nie. Chociaż mógłbym. 82. No dobra, na razie nie będziemy rekrutować, bo nam pieniążki będą nas zapolą. Tutaj się wbijemy. Oni się oczywiście wycofają, bo to są buntownicy, jeżeli chodzi o monarchię, więc trzeba się w nich wbić i ich dobić. Gdzieś mi jeden dyplomata... Aha, bo przestałem robić siatkę szpiegowską. Dobra, to wiele wyjaśnię. Tutaj widzę, że mi zmarł doradca od armii. Mam plus 5, więc jakiś dwójkowy, dyscyplina. Local development cost. Bardzo fajne, bardzo fajne. Myślę, że weźmiemy tego jedynkowego... Może nawet tego pana. Zmniejszy nam utrzymanie lekko. Dlaczego nie chcę dwójkowego? Bo... Ona naprawdę better relation star overtime minus 20%, naprawdę, no ale to i tak jest lepsze niż... tak jest lepsze niż... Chociaż mógłbym go rolować, no ale czy ja chcę go rolować? Bunty, widzę, że mamy bunty na północy, możemy wziąć kolejną ideę dyplomatyczną, więc ją oczywiście bierzemy. Diplomatic Annexation Cost minus 25%, genialne, zwłaszcza zaraz będziemy anektować, weź się w nich wbij. Dobra, potrzebujemy większych sił, bo widzę, że mamy falę buntu. Teraz pytanie, czy my chcemy rolować tego następcę? Mamy prestiż. Prestiż możemy bardzo szybko nabijać jako Imperium Osmańskie. 1, 3, 4. No zaryzykuję, przeroluję go. Duda Tres zginął tragicznie. To będzie chyba już czwarty następca. Masakra. Ale nie, to mi się akurat podoba. Naprawdę mi się podoba, że to trzeba tyle głupkować. Ty wbijasz się tutaj, ty wbijasz się tutaj, ty wbijasz się tam. Trzeba tyle głupkować, jeżeli chce się mieć niezłego następcę tronu. No to jest naprawdę... 5-3-5, brzmi fajnie. 3-5-5. 1-3-3. 5-3-5, dyplomatyczne. My teraz mamy, boostujemy Influence Ideas, czyli dyplomatyczne, ale mamy fokus na to, więc myślę, że możemy wziąć tego pana. On ma 10 lat, oczywiście dostanie... Jest! Shadow of the Kingdom, czyli północne Włochy wychodzą z cesarstwa, doskonale, to jest bardzo dobra wiadomość. Tylko, że i tak mamy taką agresywną ekspansję, że nas to nie obchodzi. Okej, ty jesteś Duda, ciekawe, czy któryś Duda w końcu zasiądzie na tronie, czy jednak się nie uda. I mam nadzieję, że jakąś fajną umiejętność wyrolujesz. Oczywiście wspieramy naszego kupca. Wy nie stójcie proszę na jednej prowincji. Czy wszystkie bunty... O Jezu, znowu uciekliście. Weźcie ich, zmasakrujcie już do końca, bo to jest jakby... O, pomsta to nie ma, dobra. Ty chodź tutaj tą armią. 50 armii tradition? 50? Czy wiecie ile to jest 50 armii tradition z eventu? To jest tak. Patrzcie, mamy... Będziemy mieć prawie setkę. Będziemy mieć prawie setkę armii tradition. Czy to nie jest piękne? To jest właśnie ten moment, w którym trzeba naszych dowódców po prostu usunąć, bo będziemy sobie rolować zajebistych nowych dowódców. Oj tak. Oj, ja teraz sobie wyroluję dowódców. Czy nie, no lider. Jeszcze tego lidera usuniemy, tylko rozbij ich do końca tych buntowników. Rozbiłeś, brawo. Okej, teraz ja bym chciał was przerolować. Chociaż nie no, tego jednego możemy zostawić, bo on ma dużo tego manuwera. To się może kiedyś tam przydać. Niezłe. Taki se. No dobra, nie będziemy większej marnować. Już mamy dużo tych militarnych punkciorów. Jesteśmy ahead of time. Weźmy tego. Dwójkowy. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. I tu weźmy tego. Okej, dobra. Możemy zrobić jakiegoś serdecznego klimika na tych panów. Na Cypr bym w sumie chyba sobie zrobił. Bo Cypr bym dla siebie zabrał, a Syrię bym powiększył. Mogę im supportować niepodległość, ale oczywiście nie chcę, wolę tę prowincję dla siebie zabrać. Jeżeli chcę się dropnąć na Cypr, potrzebuję również floty. Czyli ja tą flotę mam. Muszę ją upgrade'ować, czy jest o czasie? Nie, jest o czasie, jest naprawiony. Nie, czekajcie, to jest moja handlowa... Nie, to nie jest moja handlowa flota, to są jakieś tutaj okręty. Potrzebuję więcej galer, jeżeli chcemy walczyć z... mamelukami na morzu. Możemy lekko powiększyć naszą flotę. Wątpię, żeby mieli większą, chociaż widzę tu 7 okrętów, mamelukowie mają 10. Więc raczej problemu nie będzie, ale flota zawsze się przyda. Okej, dobra. Chodźmy pod granicę z tymi panami. Będzie serdeczna ofensywa. Kolejne bunty teraz... Seria ma bunty? Aha, bo to nie są chyba ich twarde kory, znaczy to nie jest ich narodowa prowincja. Bijesz się, dasz radę? Dasz radę samym, ale widzę, że już nawet wsparcie przyszło, więc jest całkiem nieźle. Mógłbym teoretycznie też przejść na kolejną militarną przed wojną, żeby mieć przewagę nad nimi, ale myślę, że to nie jest problem. I tak na razie czekamy, chociaż możemy im już wypowiedzieć tą wojnę. Bo zanim ta flota się zrobi, to i tak będziemy mogli w tym czasie nieźle tutaj pusznąć do przodu. Mamy -1 stabilności, ale to nie jest problem. No to co, wypowiadamy wojnę, wzywamy Tunis, walczymy o prowincję, która będzie się nazywać Halab. Myślę, że to jest dobra prowincja. Czy ja chcę wołać Knight osobno? Nie chcę wołać. Więc siema mordo, jesteśmy na wojnie. Myślę, że możemy to zrobić falami, nie będziemy po prostu pchać się na pałem naprzód. Po prostu będziemy fort, bo tutaj są dwa ważne forty. Jeżeli chcemy przejść do centrum mameluków, czyli Delty Nilu. O, widzę, że moją flotę złapaliście, zapomniałem, żeby was schować. Weźcie się wycofajcie, na razie nic na szczęście nie straciłem. Oni stracili cztery barki handlowe, to bardzo dobrze. Ale poczekam aż nam się flota zbuduje, wtedy ruszymy całą flotą. Żeby nie było... O, widzę, że wy nawet już dla siebie prowincji bierzecie. No, bardzo brzydko z waszej strony. Powinienem wam dawać prowincję jako wiernemu wasalowi. No ale dobra, niech będzie tak, te prowincje w większości dla was pójdą. Chyba, że mam dużo tych administracyjnych. Coś dla siebie wezmę też. Jakieś wybrzeże tutaj myślę, że dla siebie weźmiemy. Mamy bunty, okej. To dość duże bunty. Myślę, że te dwie armie stykną. Lecicie na północ, wy sobie oblegajcie. Zaraz powinna się pojawić armia mameluków. Więc najwyżej tam 17 cofniemy. Oni mogą mieć jakieś 20-30 tysięcy żołnierzy. Chyba, że poszli do Tunisu. O, mają więcej, mają 30 tysięcy tak na oko. No dobra, niech będzie, ale o to mi chodziło, żeby Tunis przyjął na siebie uderzenie, on oczywiście nic nie dostanie. Po tej wojnie myślę, że zerwie sojusz z Tunisem, bo on mi tylko służył do tego, żeby właśnie przyjął pierwsze uderzenie na siebie. Chodź w nich, a potem idź tam, a potem wrócisz tu, żeby to oblegać. Myślę, że to jest genialne. Widzę, że Serbia dzielnie przypłynęła walczyć swoją flotą, no ale właśnie dostała w pierdziel serdeczny. Widzę, że Krym też próbuje coś tutaj działać, ale raczej nie wyjdzie. Technologia administracyjna... militarna, wszystko nas to na razie nie interesuje. I Trebizond nas insultował. Boże, człowieku, ja bym na twoim miejscu błagał o litość, żeby nie przyjść się nie podbić, ale spoko. Dobra, ty to sobie już skończyłeś obleganie. O, widzę, że Knight się pojawił, czyli sojusznik mameluków. Okej, dobra, my się tutaj rozstawiamy, żeby w razie czego supportować to oblężenie, jakby tu przyszła armia mameluków. Dobra, widzę, że nasza flota powstaje. To są wszystkie okręty, to jest cała nasza flota, chyba tak, to jest cała nasza flota. Więc możemy się połączyć. Mamy limit punktów militarnych. Trzeba boostować prowincje. Powiedzmy, że będziemy boostować te, które mogą teoretycznie najszybciej dostać nową... jak to się nazywa? Nową epokę. Bo są najbliżej centrów, morza i tak dalej, więc możemy je po prostu boostować, troszeczkę wydamy punkciorów. Dobra, połączyliśmy naszą flotę w jedną flotę miłości, teraz idziemy im wpierdzielić. Mam nadzieję, że to wystarczy. Mamy 15 galer, 19 bark, 13 kogi nie walczą, barki tylko galery będą walczyć chyba. Przecież nie no, kogi też mają jakieś tam obrażenia, mogą zadawać transportowe. Dobra, oblężenie Halabu się zakończyło, świetnie. Lecimy na południe, Damaszek również padł, super. Więc możemy przelewać się naszą falą na południe i zdobywać każdą prowincję. Na Cyprze zaraz się dropniemy również. Okej, chyba ich flota uciekła, super. Więc zaraz tam jedną armię przetransportujemy. Nawet tylko jakiegoś sensownego generała tutaj. Nawet z dobrym manewrem. O, ten pan z manewrem się przyda, bo będzie desant, więc ten pan jak najbardziej. Mamy 13 koch chyba, tak, więc 13 tysięcy żołnierzy będzie mogło się dropnąć. Wy macie 6 tysięcy, zaraz po prostu posiłki dojdą w kolejnej kolejności. Okej, wy możecie, nie wiem, kupować to, cokolwiek. Po prostu trzeba was zająć. Do Najdu też trzeba będzie przejść. Tunis, żyjesz tam, zaraz będziesz chciał kapitulować, nie? Chociaż nie, jeszcze widzę, że masz haj. Kto chce prawo przemarszu? Hedża, z czymś ty walczysz? Z Oman Hassą. A nie dam ci prawa przemarszu, będę taki zły i ci nie dam prawa przemarszu, nie dostaniesz. Bo możesz coś tam popodbijać, stać się za duże, a póki co jesteś mały, to jest dobrze, dobra. Ty możesz lecieć na Ford, bo nie ma nas co czekać. Widzę, że Krym tutaj okupuje, dostaliśmy jakiś kasus belli na Ardalan. Czy ty się wyzwoliłeś? Nie, to czemu dostałem na ciebie jak show superiority? Nie mam pojęcia. No, widzę, że wam dopiero renesans się pompuje, spoko. Niedługo kolonializm powinien nadejść. O, idzie 30 tysięcy mameluków. Groźnie, groźnie. Właśnie robimy oblężenie Cypru, świetnie. Tylko pytanie, czy będą chcieli się w nas wbijać? Tu mamy porównywalne siły. Mamy porównywalne siły. Poczekam, aż ten fort padnie. Chyba ten będzie pierwszy z tych fortów, które teraz oblegamy. Możemy przejść na kolejne technologie. Militarną nie możemy. Chyba za dużo punktów spaliłem. I możemy przyjąć jakąś decyzję narodową. No zobaczmy, cóż to za decyzja. Bardzo fajna decyzja. Ale tylko do śmierci co? Do śmierci Mehmeta. No szkoda, szkoda, ale niech będzie. Weźmy tego pana. Może się przydać. A właśnie, jak tam nasze nawracanie? No powoli nawracamy, spoko. Czy ja mogę flotę waszą polować, bo coś mi blokowaliście? Nie. O, widzę, że Tunis przeszedł do kontrofensywy, no bo tak, no mamelukowie całą armię swoją przenieśli tutaj, żeby ratować Kair, bo właśnie go oblegamy. Widzę, że jakieś bunty mi się zbliżają. Naprawdę teraz jakieś Imereti? Gdzie jest Imereti? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, gdzie jest Imereti. Dalej przejść nie mogę, bo mnie fort blokuje. Tak to bym przyszedł tutaj, ale nie mogę. Fort mnie po prostu zablokował. Pytanie, co chcemy zabrać do tych mameluków w tej wojnie? No na pewno zabiorę sobie Cypr, na pewno tutaj coś wybierzemy, pomyślę. Troszeczkę powiększymy Syrię, ale chyba głównie będziemy brać dla siebie, bo na razie Syrii tak nie będę anektował. Chcę najpierw zanektować Krym, no i Serbię. Syrię w dalszej kolejności. Dobra, oblężenie tego fortu się zakończyło. Myślę, że to... Aha, widzę, że Knight chciałby się poddać sam z siebie. Chyba to zrobimy, nie chcę się do niej... Aha, nie chcesz, chociaż jesteś cały kupowany, nie chcesz się poddać. Spoko. Ty stań sobie tutaj. Czekamy, aż ten fort padnie. Widzę, że Kair się poddał, super. Możemy przejść kolejną, wziąć kolejną Aggressive Expansion. Jest, idealnie, idealnie, idealnie. Nawet zapomniałem, że mogę to jeszcze wziąć, wypowiadając tą wojnę. To będzie genialne, jeżeli będziemy chcieli teraz pisować. Dobra, wyjdziecie tutaj. Teraz całą... O, właśnie, jak to wygląda? Myślałem, że będziemy mieć większe morale. Mamy całkiem sporą dyscyplinę, dzięki właśnie... możemy upolować ich flotę, tylko czy zdążymy, zanim ty zdobędziesz tą prowincję? Bo jeżeli zdobędziemy tą prowincję, a to jest flota, to ona automatycznie będzie musiała wypłynąć. Dobra, zatrzymaliśmy się, będzie bitwa, ale oni będą mogli pewnie zaraz uciec. Dobra, oblężenie Cypru się zakończyło, super. Jest jakiś fort na południu? Nie, nie ma. No dobra, ale i tak trzeba to wszystko okupować po kolei. Czy mogę moim wasalom dać taki rozkaz, żeby oni się skupili na siege'u? Żebym ja tego nie musiał robić, Właśnie, wy się skupcie na siege'u, a ja sobie po prostu pójdę oblegać forty. W Bengazi, bo pamiętam, że mamelukowie zawsze mieli duży fort, chyba nawet szóstkowy, ale nie mają fortu, musieli go zburzyć. Co, wy już fortów nie macie? Niesamowite. No co, jakbym pokonał waszą armię, to 100% warscora, rozumiem. Okej, oni uciekli niestety, ale zaraz znów wypłyną, bo ta flota ich przejmie. Niesamowite. Okej, dobra, lecimy tutaj. Nie mogę bardziej poprawić relacje z Krymem, bo co? Pewnie niedługo usunąłem wam marchię, niedawno usunąłem wam marchię, dlatego się obraziliście. Nie, mam wasze kory. No właśnie, usunąłem marchię, dlatego mamy taki ogromny minus. Ale to nie jest problem. Dobra, znów rozbiliśmy ich flotę. Chyba robią to samo, znów się schowają, a my znów ich przechwycimy. Nawet fajne, nawet mi się podoba. Dobra, tu ich w armię złapiemy, spoko. Ty chodź tutaj. Tylko trzeba uważać, bo tu jest, zaraz będzie armia mameluków, a nie chciałbym się na nim nadziać. Was trzeba by sprowadzić z powrotem na kontynent. Okej, mamy bunty w Imereti. Gdzie to jest? To jest tutaj. To wiecie co? To weźcie się, dropnijcie tutaj, jak już jesteście. Dropnijcie się tutaj. Wykorzystamy was. Okej. Pytanie, Knight, kochanie moje, czy ty chcesz się poddać na Whitepisie? Tak, nie potrzebuję ciebie w tej wojnie. Super, mamy 99% warscora. Teraz moglibyśmy z nimi zacząć pisować. Ale myślę, że ten peace deal zobaczymy już w kolejnym odcinku. Tutaj wam podziękuję, cześć, trzymajcie się. Na razie.